Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek kariery Wiktorią Kelnem. Bardzo dziękuję, słuchajcie, za kolejny miły odbiór. No to jest dla mnie naprawdę piękna sprawa, jak dobrze się ogląda ta kariera, ale przede wszystkim jak licznie łapkujecie ją w górę. To jest dla mnie naprawdę fajne, że wybór klubu wam się podoba i to, co tutaj robię, zdobywa wasze uznanie. Mam nadzieję, że tak będzie w przypadku tego odcinka także. Jeżeli tak, nie zapomnijcie znowu zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. A my przechodzimy sobie do ostatnich dni tego okna transferowego i muszę przyznać, że zastanawiam się, jak to wszystko rozwiązać, ponieważ widziałem wiele propozycji, jednak wiele z nich było to propozycje bardzo fajne, bo to byli młodzi zawodnicy z ogromną szansą na, rozwój, jednak problem jest taki, że no, nie wiem, czemu na przykład piłkarz z Malmö, który dostaje plac w swoim kraju, w fajnym klubie w swoim kraju, w najwyższej klasie rozgrywkowej, miałby przejść do nas. Nie jesteśmy Championship, nie jesteśmy ligą angielską, jeszcze jakąś niższą, żeby móc go zwabić gotówką albo wizją gry na jakimś dużo wyższym poziomie. Dlatego też niestety musimy troszeczkę szyć z tego, co mamy. No i też nie chcę jakby prowadzić jak na razie jakiejś wielkiej ekspansji na zagranicę. Tutaj głównie chciałbym się skupiać na wolnych piłkarzach, no i przede wszystkim na zawodnikach z Niemiec, nie do końca Niemcach, ale ogólnie tutaj mówimy o Niemczech, czy też Polski, Czech i tak dalej. No i powiem szczerze, była jedna propozycja, jest jeden zawodnik, którego ja chciałbym zobaczyć, a mianowicie chodzi tutaj o Greena, tylko nie wiem, czy ja go tak znajdę, bo ja przyznam szczerze, nie mam pojęcia, o jakiej pozycji my tutaj mówimy. Jest to były piłkarz Bayernu Monachium, według komentarza, który czytałem przed chwilą, zresztą raz jeszcze do niego wrócę. Zobaczmy, gdzie on grał. Okej, dobra, nie wiem tylko, która to jest liga, więc musimy po prostu zobaczyć dosyć łopatologicznie. Więc przejdźmy sobie do Niemiec. Nie wiem, czy to jest druga Bundesliga, czy to jest... o tak, to będzie ten klub i tutaj powinien znajdować się zawodnik Green. Co prawda, patrząc na herb tego klubu, śmierdzi mi to odrobinkę fejkiem, ale może nie, jest. Julian Green, 25-letni Amerykanin. Kończy mu się powoli kontrakt. Ile byśmy go badali? 15 dni. Oj, no to będzie drobny problem. No to jest zawodnik, którego nie damy rady ściągnąć. Ale zobaczmy, czy może jest tutaj ktoś, kogo chcielibyśmy u siebie zobaczyć. Czy jest tutaj może jakiś młody zawodnik, który wydaje się być perspektywiczny i ma szansę w przyszłości coś osiągnąć. Na przykład jest ten Jamie, tylko problem jest taki u niego, że to znowuż patrzymy na piłkarza, który gra na skrzydle. Na wypożyczenie by ich nie interesowało, więc ja go sobie prześledzę. Zobaczymy, co, jak on wygląda, ale powiem szczerze, jeśli chodzi o napastnika, najbardziej chyba uśmiecha mi się na ten sezon kupić tego piłkarza, który jest wolny, po prostu zdecydować się na transfer tego zawodnika, który nie ma klubu obecnie, bo wygląda on na fajną opcję na teraz, a przede wszystkim mega budżetową, no bo nie zapomnijmy o tym, że nawet dając mu bonus, no to my zaoszczędzamy naprawdę kupę siana. Zresztą zobaczmy, gdzie on jest, jeżeli cały czas jest wolnym zawodnikiem. Jest cały czas wolnym zawodnikiem. Jest liderem, może grać SN, może grać N, może grać SPO. Naprawdę patrzymy tutaj na kawał zawodnika, a on też pozwoli nam kupić sobie czas do tego, żeby znaleźć innych zawodników, którzy mogliby radzić sobie w ofensywie, więc pójdźmy po tego Bułgara. Pójdźmy po tego Bułgara, bo ja naprawdę liczę na to, że to jest dobry transfer krótkoterminowy. Troszkę młodzieży, że już mamy, ale wydaje mi się, że warto by było też zainwestować trochę w doświadczenie, bo od takiego piłkarza myślę, że można się też trochę nauczyć. Tak więc dwuletni kontrakt by go interesował. Wiecie co, ja wolę zawsze trochę dłuższe te umowy, bo jeżeli będę chciał się go pozbyć, to i tak się go pozbędę, więc to nie będzie dla nas problemem. Nie chcemy tutaj klauzuli odstępnego. Ile ty zarabiać chciałbyś? 3,5 tysiąca. Powiem tak, jeżeli zarabiać będziesz 3,5 tysiąca bez bonusu, to jest genialny transfer, słuchajcie. No to dostajemy naprawdę super typa. No ale bonus też jest wliczony. Okej, to wiecie co, to jest dobry bonus. To jest tak, jak ja bym go kupił za 23 tysiące. Nikogo za tyle nie kupię, więc mi się to podoba. To jest dobra oferta transferowa. Ja jestem, szczerze powiedziawszy, z tego powodu zadowolony, no bo dzięki temu dostajemy napastnika, który jest lepszy od każdego naszego napastnika. Zresztą no możecie tutaj zobaczyć, że teraz 66 oceny ogólnej, mamy gościa, który spokojnie może wejść
jakbyś siać zamęt. Zastanawiam się tylko, czy chcę pozostać przy tej formacji, bo jak zauważyliśmy ostatnimi czasy, ona daje nam duży komfort w środku, no ale nie wykorzystujemy wtedy tych skrzydeł tak, jak moglibyśmy, a mamy teraz tych skrzydłowych do tego, żeby ich wrzucić do składu, ale na razie tak to zostawmy. Iliew, ty już sobie wskocz tutaj na ławkę rezerwowych, ale ze świadomością tego, że jednak raczej będziesz zawodnikiem podstawowym. A gdzie jest jeszcze ten nasz... Co jest z tym naszym skrzydłowym, którego kupiliśmy, angielskim? Bo z tego, co ja pamiętam, ja go kupiłem we wczorajszym odcinku. I ja go nie widzę. I to jest teraz pytanie, co się z nim wydarzyło. Bo mam wrażenie, że jak on mi się tutaj gdzieś przewinął. Czekajcie, on mi się tu przy... Czyli jakby nam się gra nie zapisała odpowiednio, to czekajcie, a czy Bella Ketchup jest kupiony w takim razie? Bo jak nie, no to będę dosyć mocno rozczarowany, jeżeli nie będziemy mieli... jest Koulibaly, jest Bella Ketchup. Okej, to nie mam pojęcia, czemu tego zawodnika nie ma u nas. Bo ja po prostu po zakończeniu poprzedniego odcinka zapisałem grę i wyszedłem. Okej, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie będę ukrywał. Więc będzie trzeba jeszcze z tym skrzydłowym raz porozmawiać, bo skoro już go kupiliśmy, to chciałbym, żebyśmy jednak byli w tym konsekwentni. Dobra, co tutaj mamy, treningi zrobione, no i zaraz gramy, już nie pamiętam, czy ten mecz graliśmy, czy też go nie graliśmy. Przyznam szczerze, że teraz naprawdę jakby jestem tak skołowany, że nie mam pojęcia. Treningami oczywiście ja się zajmę, spokojnie, myślę, że już w dzisiejszym, a jeżeli nie w dzisiejszym, to w jutrzejszym odcinku na spokojnie każdy zawodnik dostanie od nas sprecyzowany plan treningowy. Czy to zmianę pozycji, czy to zmianę tego, jak ma grać. Dostajemy propozycję za Wunderlicha, ale ja nie mam zamiaru go sprzedawać, słuchajcie. On u nas zostaje, to jest nasz kapitan, to jest zawodnik, wokół którego jest na razie zbudowana ta drużyna i to jest element składu, którego ja nie mam absolutnie zamiaru wyciągać stąd. No nic, tak więc zobaczmy, czy mogę tego naszego angielskiego zawodnika ściągnąć. Znaczy jeszcze nie naszego, ale żeby był naszym zawodnikiem. Czy mogę już dokonać tego transferu, czy też coś się wysypało ostatnio, ja tego nie widziałem. Nie, no mogę. Dobra, pójdźmy po niego. 700 pomiędzy, a 900 tysięcy. Spróbujmy to zrobić znowu. Już widziałem komentarze, że mamy też fajnego zawodnika w szkółce. Po niego też prawdopodobnie sięgniemy. Ale skoro już w poprzednim odcinku kupiłem tego gracza, no to kupmy go jeszcze raz, bo chciałbym jakby być tutaj konsekwentny i nie chcę się z tego wycofywać. 700 tysięcy, zobaczmy, ostatnio 720 było, jest tak samo, więc tutaj nie mamy z tym najmniejszego problemu, więc negocjujmy z nim sami, czy zlećmy? To zlećmy tutaj w takim razie, oj, nie tak to miało wyglądać, czekajcie, zlećmy w takim razie, chciałem tutaj lekko podnieść, ewentualnie, gdyby chciał więcej pieniędzy. Co jest? Coś się wydarzyło, czekajcie, bo... Co tu się stało? No dobra, czyli nie będzie tego transferu, bo nam się zgliczą, znaczy... Przecież mam pieniądze. A, bo się nie przesunął... Dobra, ja chciałbym wiedzieć, co się wydarzyło w tej karierze, jak ja w nią nie grałem, nie? Bo jest przesunięty suwak. No dobra, no czyli w takim razie tego zawodnika nie kupimy, ale nie jest to moja wina, tylko jest to wina gry, a potem samo się jakby ustawiło na jeden, już nie miałem na to wpływu, więc... No przykro mi bardzo. No nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, jakby tutaj w ogóle jakby nie miałem na to wpływu. Mamy nadzieję oczywiście na przedłużenie naszej serii, bo oczywiście fajne jest to, że jeszcze cały czas nie przegraliśmy. Chłopcy dużo trenowali, bo taka jest prawda. No nie mam zamiaru mówić, że wygramy, bo byłoby to zbyt butne i no i nie pasuje mi to wszystko. Ale dobra, słuchajcie, w takim razie gramy z Urdingen. Może zadebiutować ten nasz wolny zawodnik? Chyba może, tak zrobimy od razu. Tutaj nie mam zamiaru się bawić w jakieś półśrodki, jest gotowy, to zagra. Chciałbym także wystawić tego środkowego obrońcę ocenionego na 62, bo ostatnio powiedziałem mu, że wystąpi. A Bella Ketchup jest odrobinkę zmęczony, więc ważne jest to, żeby też nie zajechać młodego. To ma być
zawodnik, który zostanie z nami na lata, więc fajnie, żeby rozwijał się harmonijnie, a nie żeby teraz dostał kontuzji i żeby nic z tego nie wyszło. Szybka symulacja, bo chciałbym dokończyć dzisiaj to okno transferowe, więc zobaczymy, jak sobie poradzą nasi podopieczni właśnie w tej szybkiej symulacji. 1:1, czyli przedłużamy naszą passę bez porażki. Co ważne, w debiutanckim meczu Iliew strzela bramkę, czyli ten zawodnik pozyskany z rynku wolnych agentów okazuje się być naprawdę fajnym wzmocnieniem, przynajmniej no tak to na razie wygląda, że dobrze to wygląda po prostu w jego wypadku, w jego wykonaniu. Co się tutaj dzieje? Zawodnicy nieobecni. Iliew, od razu proszę bardzo, mamy nawet reprezentanta, więc tu jest się czym szczycić. Możemy się chwalić, że mamy tutaj piłkarza, który jest powoływany na kadrę. No i dostajemy propozycję transferu dla no zawodnika, który jest najważniejszym elementem naszej obrony. Jednak to jest 1 000 000 euro. I to są pieniądze, które zawsze trzeba rozważyć, kiedy jesteśmy takim klubem jak nasz. No i nie ukrywam, że tutaj mamy gotowe rozwiązanie, słuchajcie. W transferach jest gotowe rozwiązanie, jakim jest oczywiście Nalepa, czyli polski zawodnik z Lechii Gdańsk. Gdybym ja mógł go kupić, to od razu w ogóle wszedłbym tutaj w tą wymianę bez cienia wątpliwości, bo Polak ma 27 lat, 69 oceny ogólnej, no i ja bym tutaj w ogóle się nie zawahał, żeby go kupić, ale no ale niestety nie możemy tego zrobić i to jest problem, no bo ciężko jest tutaj znaleźć zawodnika, który w takim razie bezpośrednio mógłby wejść do składu i zastąpić tego naszego piłkarza jakże wszechstronnego i jakże dobrego, no bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Dobrze, chciałbym zobaczyć, słuchajcie, jedną rzecz, a mianowicie jest jeden piłkarz, który bardzo mnie interesuje. Wow, myślałem, że... A, dobra, nie byłem w Bundeslidze. Jest jeden piłkarz, który bardzo mnie interesuje. No i nie ukrywam, że znam go z materiału, w którym pokazywałem wam największe gwiazdy nadchodzącej FIFA, ale wydaje mi się, że tutaj nie będzie wielkim błędem, jeżeli byśmy się po niego... Znaczy, nie będzie wielkim jakimś tutaj... Nie będzie złe, jeżeli się po niego odezwiemy na tej podstawie. No jakby skądś muszę tych zawodników znać. Ale przyznam szczerze, chyba go tutaj nie ma. To był środkowy obrońca, bo to był taki strasznie młody zawodnik ze Stuttgartu. Ale może to nie był on. Teraz o tym myślę, bo tutaj patrzę. Ja byłem przekonany, że on był środkowym obrońcą. Ale może to nie był środkowy obrońca, na to wszystko wychodzi. Zobaczmy jeszcze tutaj napastników. Jest Tungay Koulibaly, ma w sobie to coś. No ale my go nie potrzebujemy na razie, bo to jest skrzydłowy. W ogóle prześledźmy sobie tego zawodnika, bo jestem bardzo ciekawy, jak on wygląda. To nie jest oczywiście nasz zasięg finansowy, ale jestem bardzo ciekawy, jak on sobie tutaj radzi. No to albo Stuttgart go wypożyczył, albo mi się pomyliły zespoły, ale byłem przekonany, że on był stąd. Chyba, że to był bramkarz? Nie, to nie był bramkarz. Więc byłem przekonany, że on był stąd. No nic, no to jest to dosyć problematyczne, bo tak to byśmy mogli w miarę w ciemno pójść po tego piłkarza, tak? Do końca nie jestem przekonany. Mają tu oczywiście naszego Polaka Kamińskiego, no ale on raczej nie byłby zainteresowany schodzeniem na najniższy szczebel rozgrywkowy. Może do drugiej Bundesligi by się zgodził, ale tutaj raczej nie. No nie znam w ogóle tego Maksima, więc tu w ogóle nawet nie wiem, jak go... Można by było oczywiście zaryzykować. Można zaryzykować jego wypożyczenie. Zobaczymy, ile on zarabia, słuchajcie. Zobaczymy, ile on zarabia. Jak się okaże, że on zarabia za dużo dla nas, to go wtedy nie weźmiemy, bo jakby ten minion mnie piekielnie kusi, słuchajcie. No ten minion naprawdę, naprawdę wygląda tutaj mega dobrze. Roczne wypożyczenie by nas wtedy interesowało, a jakby jeżeli możemy zarobić pieniądze, to ja chcę je zarobić, bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę będziemy w stanie fajnie się jakby... Dzięki tym pieniądzom w kolejnych okienkach będziemy fajnie w stanie naprawić rzeczy, które teraz zauważymy, że nie działają, a jak na razie wszystko działa całkiem przyzwoicie. No dobra, 50-50 byśmy się nie dzielili, wolałbym 40-60, idziemy strasznie w ciemno, ale jestem gotowy, słuchajcie, to nie są tak wielkie pieniądze, żebyśmy nie mogli sobie pozwolić na ten transfer. To nadal nie jest, oj, dobra, klikam dzisiaj po prostu jak porąbany to wszystko. Dobra, ale to nadal są dobre pieniądze, nadal to są dobre pieniądze. Zobaczymy, czy on do nas przyjdzie i zobaczymy, jak wygląda. Jest to YOLO akcja strasznie, ale to nie jest obciążone żadnym ryzykiem, biorąc pod uwagę to, że nie przeprowadzamy już żadnego transferu prawdopodobnie będącego zakupem.
a ten gościu do nas niestety nie przyjdzie. Ten staje okoniem, no to się nie dziwię. Koronkiewicz miałby od nas odejść. A kto to jest? Który to jest? On jest na liście transferowej? Nie, nie jest na liście transferowej. A mógłby być na liście transferowej spokojnie, wydaje mi się. Teraz patrząc na ten skład, jaki mamy, to ja jestem gotowy tego gościa oddać. Akceptuję tą propozycję transferu. W ogóle te Smorkam to były krewety, słuchajcie. No ciekawe. No powiem szczerze, kusi. Straszliwie kusi mnie możliwość sprzedaży tego zawodnika. Ale nie będę ukrywał, teraz nie znajdziemy dla niego właściwego zastępstwa. Nie znajdziemy, po prostu. Więc nie ma co w tym momencie tutaj kombinować. I po prostu trzeba to odrzucić. Ja wiem, że to były bardzo kuszące pieniądze, bardzo fajne, ale nie chcę, po prostu nie chcę tutaj zepsuć sobie tego pierwszego sezonu i przypadkowo nie awansować, bo chciałbym w tym pierwszym sezonie naprawdę bić się poważnie o awans. To jest coś, co jest absolutnie w sferze moich zainteresowań, żeby tutaj myśleć o tym, żeby jak najszybciej się z tej najniższej ligi wydostać, no bo tutaj także budowanie zespołu jest arcytrudne, zresztą to widzicie, że nie jesteśmy w stanie tu ściągać zawodników w zasadzie na wypożyczenie i tak dalej, więc wydaje mi się szczerze, że naprawdę ta jedenastka, a w zasadzie może nie jedenastka, ale w ogóle cała ta kadra wygląda bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Warto by było też rozstać się z jednym z bramkarzy, dlatego też jestem gotowy sprzedać tego Weissa. Jakby ja nie widzę dla niego miejsca w zespole na dłuższą metę. Dla Mielica też nie widzę, ale jakby tego zawodnika na razie sobie zostawimy. I jak zobaczymy, to naprawdę ten skład teraz wygląda nieźle. Holthausa ja będę tutaj... jakby dla mnie on jest środkowym obrońcą i chciałbym zastanowić się, czy możemy go szybko zmienić na ten środek obrony, bo wydaje mi się, że będzie tak zdecydowanie łatwiej. Więc... wow... okej, okay, super, nic nie kliknąłem, zmieniło nam zawodnika, fajnie. Więc zobaczmy w takim razie Holthausa, zmieniając go na środkowego obrońcę, ile by to trwało? 44 tygodnie. No tak, no bo to już jest zawodnik bardziej doświadczony niż ci młodzi, więc po prostu zostawmy go sobie na razie tak. Koulibaly, to jest zawodnik, którego ja chciałbym przekształcić sobie tutaj. Nie pamiętam, czy ja to robiłem, czy nie. Okej, robiłem to, więc on się przekształca na CLS-a. No i jest jeden piłkarz, do którego teraz chciałbym podejść, ale te plany będziemy jeszcze robili na pewno bardziej, tutaj będziemy się do nich przykładali. Na razie robię to tak wszystko, wiecie, bardzo doraźnie i tutaj chciałbym, żebyś ty został cofniętym prawym skrzydłowym. No chcieć to ja mogę sobie chcieć, ale to zajmie bardzo długo, więc to nam się nie opłaca z nim. To nam się absolutnie z nim nie opłaca, więc... znaczy, dam mu to, ale... ale nie wydaje mi się, żeby to żebyśmy się z tym wyrobili. No zobaczymy. Dajmy mu w takim razie możliwość trenowania CPS-a i lecimy dalej. Po prostu ostatnie 8 godzin tego okna transferowego. Nie wiem, czego możemy się tutaj jeszcze spodziewać, bo jakby raczej my nie chcemy nikogo sprzedawać. Koronkiewicz został sprzedany, więc kolejne kilkaset tysięcy ląduje na naszym koncie. Więc skoro tak się wydarzyło, to ja jestem bardzo rad, bo chciałbym zrobić jedną rzecz, a mianowicie chciałbym wysłać jakiegoś skauta. Oczywiście nie będziemy wysyłali go daleko, ponieważ... o, proszę, nawet mamy go w klubie, nie wiedziałem o tym. Ponieważ zostanie on po prostu sobie w Niemczech. No i chciałbym, żeby znalazł nam jakichś ciekawych zawodników. Wyślemy go sobie na 9 miesięcy, czyli tak naprawdę wysyłamy go za te pieniądze, które Koronkiewicz nam sprezentował. I my potrzebujemy teraz zawodnika na każdą pozycję, dlatego też tutaj nie daje żadnego, żadnych wymagań, nie daje tutaj żadnej... nie dawałem żadnej pozycji, bo tak naprawdę kogo nam da dobrego, to ta osoba spokojnie będzie mogła w naszym składzie się odnaleźć. 6 godzin do końca okienka transferowego, troszkę spada nasza ocena. Zobaczmy, jak my teraz wyglądamy, jeżeli chodzi o cele. Bo sportowo tutaj nie jest aż tak źle, co prawda tego pokalu już oczywiście nie zrealizujemy chyba, ale zobaczmy, jak to wygląda. Finanse. Sprzedaj dwóch piłkarzy i kup jednego ważnego piłkarza. Ukończono 3-3. Fajnie, że wypełniliśmy cel, trochę nie rozumiem. Ten cel wypełniliśmy i ekspozycja marki. No to tutaj ta średnia wieku jest dosyć niska, ale przyznam szczerze, no ja nie mam zamiaru się do tego stosować, nie będę ukrywał. Moim zdaniem kluczem jest tutaj młody skład, więc skoro wypełnimy wszystko inne, to raczej z zarządem powinniśmy na spokojnie się tutaj
się tutaj zgodzić. Dobra, ciebie nie sprzedajemy, absolutnie, ty nigdzie nie idziesz. Co prawda Sheffield byłoby fajnym kierunkiem, ale ja go będę trzymał, słuchajcie. Dopóki on nie złoży prośby o transfer, to ja tego piłkarza chcę trzymać. Ja widzę dla niego miejsce w tym zespole, tak jak mówię, on ma nas z tej ligi wyprowadzić. To jest dla mnie istotne. Handel jest piłkarzem, którego moglibyśmy sprzedać, ale ja sprzedawać go nie chcę. Teraz już naprawdę nie chcę ruszać nikogo, kto nie jest na liście transferowej. Jeszcze tam nam wrzucili jakiegoś beznadziejnego bramkarza w wymianę, co w ogóle mnie nie interesowało. A nawet gdybym chciał wymienić sobie na innego piłkarza, to i tak bym nie znał tych ocen ogólnych. Jamie Vardy i Robert Lewandowski w jednym klubie, no to jest ciekawe. Bardzo mnie zastanawia, jakie podejście będą mieli do Jamie'ego Vardy'ego w Monachium, kiedy zobaczą jego metody przed i potreningowe. A my jesteśmy gotowi sprzedać Kaja, słuchajcie. Ja się zgadzam na tę cenę, którą oni nam rzucili, bo ona jest całkiem przyzwoita. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy zdążą z tym transferem na ostatniej prostej tego okna transferowego. Zobaczmy, 4 wiadomości w biurze i zobaczmy, comiesięczny raport o juniorach, to zaraz sprawdzimy, koniec okna transferowego, jednak od nas nie odejdzie, szkoda. Cieszę się, że zostałem wystawiony na listę. Dobrze, że się zgadzamy, ja również się cieszę, że zostałeś wystawiony na listę. No i zobaczmy sobie ten raport, bo to jest raport o tych, którzy są w szkółce. Tak więc mamy Ramosa, słuchajcie, no i mamy irlandzkiego młodego napastnika, który wygląda tutaj coraz lepiej. Zobaczmy sobie jego plan rozwoju, na jakiego napadziora on jest tutaj szykowany. Ja chciałbym, żeby to był napastnik kompletny, cokolwiek miałoby to znaczyć. Tak więc miejmy nadzieję, że jak najszybciej on się tutaj będzie rozwijał. No i mam też, liczę po prostu na to, że ten Iliew, którego my sobie tutaj ściągnęliśmy za darmo, da mu po prostu czas na to, żeby się rozwinąć, i wtedy, kiedy my będziemy stwierdzali, że czas się z nim żegnać, to młody będzie w stanie wejść do składu. Tak więc słuchajcie, treningi oczywiście robimy jeszcze sobie w ten sposób. Nie wiem w ogóle, czy ten Iliew powinien znajdować się na treningach, tak szczerze, bo myślę, że to powinien być zawodnik, który po prostu meczami sobie tutaj jest w tym składzie. Mamy rozwój ukończony, jeśli chodzi o Koulibaly'ego. Zobaczmy, jak on wygląda. Teraz jest naszym lewym wahadłowym. No i bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, bo będzie jeszcze bez większych problemów w naszym składzie sobie funkcjonował. Iliew na reprezentacji, ale poza tym jestem naprawdę zadowolony, słuchajcie, z tego, jak ten skład powoli zaczyna wyglądać, bo zwyczajnie ma to ręce i nogi. Wygląda to na pewno lepiej niż jak przyszliśmy, bo nawet jeżeli overallowo to nie jest jakaś fantastyczna sytuacja, to na pewno sportowo ma to zdecydowanie większe perspektywy. Ciekaw jestem jeszcze, jak prezentują się kontrakty naszych zawodników, bo wiem, że mamy sporo piłkarzy, którym jednak te umowy się kończą i trzeba się zastanowić, czy już teraz chcemy je podpisywać, czy damy sobie chwilkę czasu. Bo jak widzicie, takich zawodników jest tutaj od groma. Większość składu to są piłkarze, którzy nie mają kontraktów, znaczy, którym będą kończyły się kontrakty. Więc trzeba się będzie bardzo dokładnie i mocno zastanowić nad tym, co z nimi robimy. Wydaje mi się, że większość z tych zawodników będziemy odsyłali po prostu, że większość z nich trafi na listę transferową. Bo ja nie uważam, żeby sens było podpisywanie kontraktu z większością z nich. Warto by było ich po prostu skeszować i powoli budować sobie tutaj nowy klub, powoli robić tutaj rewolucję. Tak więc tym wszystkim będziemy się zajmowali w nadchodzących odcinkach. W jutrzejszym zobaczymy całą centralę transferową, cały plan tygodnia sobie ułożymy, bo jak widzicie, teraz mamy przerwę reprezentacyjną, więc można zrobić tu sobie przez te parę dni taki mikrookres przygotowawczy. Tak więc w jutrzejszym odcinku mocno nastawimy się na treningi, dlatego też, żeby dzisiejszy nie był jakiś mega długi, zakończymy go w tym momencie i widzimy się jutro o 6:30. Tymczasem w tym odcinku to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie. Piona!